wciąż poranne studio telewizji w Polsce.pl. Przypominamy, że można nas oglądać na 196. kanale cyfrowego Polsatu, a także w specjalnych okienkach na portalu w Polityce.pl oraz kanale YouTube telewizji w Polsce. Właśnie od 1 sierpnia będziemy także dostępni na platformie cyfrowej UPC. To tyle jeśli chodzi o techniczne informacje. Rozmawiamy w przededniu rocznicy powstania warszawskiego, wybuchu, powstania 74. już rocznicy i o tej rocznicy między innymi porozmawiamy z naszym kolejnym Panu, pan Michał Gawriłow, ośrodek badań nad totalitaryzmami imienia rotmistrza Pileckiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Panie Michale, to pytanie mam na początek o niezwykłą publikację. To są zapisy terroru. Może za chwilę pokażemy naszym widzom na zbliżeniu. No właśnie, zapisy terroru, szereg tomów, tak naprawdę wydawanych przez ośrodek badań nad totalitaryzmami, tomów świadectw, wspomnień bardzo wzruszających momentami mocno, mocno poruszających. Przerażających także, no właśnie, także z powstania warszawskiego. W czym rzecz? Przede wszystkim można powiedzieć, że te zapisy terroru, te, te tomy i portal internetowy Zapis terroru to jest owoc misji, jaką kieruje się ośrodek badań nad totalitaryzmami, czyli opowiedzenia tej historii XX wieku, tego polskiego doświadczenia starcia z dwoma totalitaryzmami. Przez indywidualne losy, indywidualne historie, ponieważ chcemy, żeby ta historia miała wymiar indywidualny pokazać ją przez właśnie losy konkretnych, konkretnych ludzi. Temu służy ta publikacja. Tutaj mamy zapisy do terroru Tom IV, zbrodnie niemieckie na śródmieściu. To jest ponad 80 relacji, które pokazują oblicze powstania z perspektywy ludności cywilnej właśnie na Śródmieściu. Chcemy przez tą publikację i przez wydarzenia, które jej towarzyszą, pokazać, że, że to doświadczenie Powstania Warszawskiego, to cierpienie ludności cywilnej, to nie jest tylko rzeź woli, rzeź ochoty, które jakoś już się przebiły. Do świadomości, ale że zbrodnie niemieckie miały wymiar powszechny, że ludność każdej właściwie dzielnicy doświadczała tego niemieckiego terroru. Tutaj, jak pan powiedział, mamy właśnie ponad 80 historii z ulicy Pięknej, z Ogrodu Saskiego, głównego inspektoratu sił zbrojnych, gdzie Niemcy dokonywali egzekucji, ogródki jordanowskie te wszystkie miejsca, które warszawiacy codziennie mijają, te miejsca, które są często przestrzenią jakiś imprez kulturalnych, są można powiedzieć przestrzenią życia, w tamtym okresie stały się, się przestrzenią śmierci i terroru. E, tu są historie cywilów pędzonych przez przez Niemców jako żywe tarcze. E, są historie ludzi, którzy byli mordowani w swoich własnych domach. E, Myślę, że jest to takie, taka publikacja, takie historie, które rzucają też w pewien sposób nowe światło, odsłaniają nowy, nowy obszar naszej wiedzy o, o powstaniu warszawskim. Oczywiście te dokumenty znajdowały się, się w archiwach, natomiast teraz są powszechnie, powszechnie dostępne. No właśnie wspominał Pan o tym, że dzisiaj wśród mieściu tętni życie rzeczywiście pełno knajpek, pełno imprez, pełno życia właśnie warszawiaków, mieszkańców stolicy. Ale spacer tymi miejscami jest no naznaczony tak naprawdę każdy, każdy kolejny krok to miejsce Kaźni, miejsce jakiegoś niezwykłego, tragicznego zazwyczaj wydarzenia z czasów II wojny, z czasów powstania warszawskiego. I tymi miejscami, tymi śladami Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami proponuje właśnie taki mały, powstańczy spacer. Tak, można nawet powiedzieć, że mamy dwa spacery. Pierwszy to jest czwarty. 4 sierpnia godzina 10 ruszamy spod Halmirowskich i to jest właśnie ten spacer, śródmieściem, a 5, 5 sierpnia spod otwartej Kolonii na ulicy Górczewskiej rusza spacer po tym można być epicentrum, e, terroru, Jaki miał miejsce podczas powstania warszawskiego, czyli, czyli rzeź woli. Tutaj, y, po krótkim wykładzie, uczestnicy właśnie przejdą się po tych wszystkich miejscach, poznają te indywidualne historie, otrzymają właśnie ten y, tom jako taki y, kompas do no, kolejnych, kolejnych y, swoich y, podróży czy, czy, y, czy spacerów, kolejnych odkrywania historii tej dzielnicy tego tego tragicznego wydarzenia bo chcemy żeby opowiedzieli to dalej bo nawet po tylu latach świętowania po powstaniu muzeum warszawskiego cały czas wiele tych epizodów powstańczych tych epizodów zwłaszcza dotyczących ludności cywilnych jest, jest nawet w samej Warszawie nieznanej również, również niestety na świecie to kompletnie, kompletnie porażające historie, ale no właśnie, czy znane na świecie, bo ośrodek badań nad totalitaryzmami nie skupia się głównie, a nawet nie tylko na tym, co dzieje się wokół rocznicy powstania, chociaż to ważne, ważne inicjatywy ośrodka, ale także na takiej codziennej edukacji wielu osób, wielu, także uczniów z zagranicy. Wiemy o tym, że takie spotkania z uczniami choćby z Hiszpanii, choćby z innych krajów Europy Zachodniej są organizowane przez ośrodek badań. Jak wygląda takie spotkanie? No i co wiedzą o, o powstaniu warszawskim, Historii, polskich historii młodzi ludzie z, z, od naszych sąsiadów, naszych przyjaciół, choćby właśnie z, z południa Europy. To znaczy, trzeba powiedzieć, że ta wiedza o Powstaniu Warszawskim, o polskim państwie podziemnym, o, a przede wszystkim o doświadczeniu właśnie cywilów, nie jest znana na zachodzie, nie jest znana uczniom z zagranicy. My mieliśmy wycieczki z Hiszpanii, z innych krajów, między innymi też młodzież niemiecką. I trzeba powiedzieć, że dla nich to jest to jest zderzenie z historią, której oni zupełnie zupełnie nie znają. Dla nich często historia II wojny światowej to są wydarzenia polityczne, to jest, to jest front zachodni, to jest powstanie w getcie. Natomiast ta nasza perspektywa jakoś, jakoś im, im ucieka i muszę powiedzieć, że są, są że tak powiem, głęboko poruszeni, że, 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 że zwłaszcza przez opowiedzenie... Tej historii II wojny światowej przez indywidualne relacje, często przez ludzi w ich wieku. Staramy się też konstruować te zajęcia w taki sposób, żeby żeby pokazywać perspektywę tej wojny z, jakby ze strony ludzi w ich wieku. To pozwala jakoś połączyć, bardziej im utożsamić się z tą, z tą historią, odnieść jakoś do swoich, swoich doświadczeń. A jak często takie wizyty, takie spotkania z młodzieżą z innych krajów są organizowane? To znaczy powiedziałbym tak, że dość, dość często, często też ta młodzież sama się do nas zgłasza, jakoś ośrodek zaistniał już w przestrzeni zagranicznej. Często my też jakby podejmujemy inicjatywy, żeby, żeby z taką, do takiej młodzieży, młodzieży dotrzeć. Staramy się przede wszystkim pracować na źródłach, żeby pokazać, że to nie jest jakaś nasza. Nasza narracja, tylko że rzeczywiście odnosimy się do konkretnych faktów, do, konkretnych faktów, do źródeł, do relacji spisanych zaraz, zaraz po wojnie. Też wykorzystujemy metodę warsztatową przede wszystkim, niewykładową, tylko chcemy ich angażować w różnego rodzaju aktywności. Nowoczesne technologie, ośrodek stworzył serię vr filmów w wirtualnej rzeczywistości, która pozwala się uczniom przenieść czy posłuchać relacji, właśnie z powstania właśnie ludności z rzeziwoli która doświadczyła rzeziwoli ale też jest taka produkcja wagon która, dzięki której jakby uczniowie wraz z ludnością cywilną, deportowaną na Syberię, najpierw są można powiedzieć towarzyszą im kiedy oni są zaganiani do tych wagonów, Film zaczyna się na, na peronie, potem razem z jakby uczestniczą w tej podróży, słyszą komendy w języku rosyjskim, widzą te trudne warunki, te, te zatłoczone wagony. Odwołujemy się do ich wyobraźni, odwołujemy się do, do tego, żeby ta historia była czymś żywym, czymś obrazem też, obrazem i emocją, która potem pozwala nam wejść właśnie w te konkretne źródła i pracować, pracować z nimi warsztatowo i z takich dziesiątek setek lekcji utkana jest nasza polityka historyczna dzisiaj utkana jest polityka którą dba również ośrodek badań nad totalitaryzmami imienia Witolda Pileckiego tym z państwa którzy chcieliby więcej informacji zasięgnąć o tym co robi ośrodek i czym się zajmuje odsyłamy na stronę internetową odsyłamy także do strony zapisy terroru.pl tam między innymi część tych poruszających świadectw z książki zapisy terroru jeśli państwo znajdą taką książkę gdzieś w bibliotece albo w księgarni Proszę bez wahania po nią sięgnąć bo zwłaszcza przy w okazji kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, to lektura po prostu obowiązkowa. Michał Gawryłow, Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami, właśnie bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu za rozmowę, za spotkanie. Dziękuję także Państwu za te dwie godziny spotkania porannego z telewizją w Polsce Polsce.pl. Za moment oddaję stery w ręce Doroty Łosiewicz. Wcześniej jeszcze przegląd najważniejszych informacji i Agnieszka Ponikiewska. Za dziś dziękuję uprzejmie i do zobaczenia wkrótce. Dziękuję bardzo.